Cześć, siema, moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie. Zimno, ale wczoraj było bardzo gorąco, ale byliśmy w Toruniu, o Toruniu za chwilę. Zobaczcie, to jest nasza najnowsza koszulka, tak zwana męska, ale będzie także damska, tak wygląda. Ty będziecie widoczni na przystanku Ucok bardzo, bardzo, bardzo mocno. I kolejna z damskich, ale uwaga, uwaga, to nie jest ta koszulka, bo będzie trochę w innym kształcie, ale już wam pokazuję, bo one wam się bardzo, bardzo podobają. Mało tego, pewien napój bardzo znany na puszce właśnie będzie miał takie wzory. Po raz kolejny ten napój będzie na przystanku Woodstock. Wyjątkowa rzecz. Tego jeszcze chyba na świecie nikt nie ma. Czyli powstaje powoli kolekcja takich pięknych puszek. Rok temu po raz pierwszy Coca-Cola pokazała naszą puszkę, nasz wzór. W samych Stanach trzeba było to klepnąć, pozwolić na to, a w tym roku będziemy mieli także kolekcjonerską Woodstockową, przepiękną puszkę Coca-Coli według naszego projektu od początku do końca, czyli jest napis Woodstock, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No jest coś, z czego będziemy naprawdę bardzo dumni. Sam mam jedną zgrzewkę schowaną w piwnicy, która czeka na takie czasy, żeby się tym pochwalić już z następnym pokoleniem. Mamy swoją puszkę Coca-Coli. Przypominam, 3, 4, 5 dzień sierpnia, najpiękniejszy festiwal świata. Powoli, powoli zbliżamy się do eliminacji tutaj u nas, naszych w Warszawie, ale o tym będziemy także mówili w naszej audycji. Zaraz będzie ciemno, w każdy poniedziałek. Najbliższy od godziny 20 do godziny 22. Dzisiaj muzycznie zespół Łzy na Woodstocku 2016. Wszystko wskazuje na to, że zespół Łzy wyda płytę. Wyda płytę DVD i CD z tym przystanku Woodstock. Przymierzają się. Już zrobiliśmy projekt okładki. Czekamy na terminy, żebyśmy mogli wysłuchać koncertów. Dwa, bo to były dwa koncerty w 2014 i 2016 roku. Zespół Łzy zagrał na małej scenie brawurowo. Fantastycznie i już wielokrotnie mówiłem, że to jest dla mnie taka walentynkowa płyta. Piękne śpiewanie o miłości razem z wami. Dzisiaj o 17:00 nasza dziesiątka. Co środę prezentujemy waszą dziesiątkę, naszą dziesiątkę, wy głosujecie, a więc teledyski z przystanku Woodstock. Jeżeli tylko mamy zgodę na opuszczanie tej muzy, to natychmiast po nią sięgamy. Kolejna dziesiątka, bardzo się to cieszy z dużym waszym zainteresowaniem, kolejna dziesiątka będzie także przed wami. I przypominam teraz o 1%. Jeżeli chcecie być spokojni, w jaki sposób te pieniądze możemy wydać, to uwaga, zapraszam do Torunia. Pomknęliśmy tam, mimo że przeciwności losu były dosyć spore. W pewnym momencie na A2 ruch stanął, był wypadek. Myśleliśmy, że nie dojedziemy na czas, ale udało się. Nie jechaliśmy tak jak pewien minister, jechaliśmy rozsądnie. Wszyscy na nas po prostu poczekali. A w samym Toruniu, w hospicjum, nadzieja, super przywitanie. Zresztą zobaczcie sami. I poświąteczny czas, czyli zima wróciła. Zima nas zastała rano w Warszawie. Śnieg i to nawet dosyć spory. A teraz totalny korek na trasie A2, czyli jedziemy do Torunia. Próbujemy się tam dostać. Już mamy godzinę w plecy. Dzisiaj będziemy w Toruniu przekazywali piękny samochód dla hospicjum Nadzieja, który już ma nasz jeden samochód. Teraz będzie miał drugi, specjalnie przystosowany do ich potrzeb. Spóźnimy się, ale musimy dojechać, ponieważ czeka na nas pan prezydent, czekają dziennikarze, czekają ludzie z Torunia, no i przede wszystkim czeka całe hospicjum, które bardzo się z nami przyjaźni i oczekuje, abyśmy osobiście przekazali samochód dla ich hospicjum do pracy. Korek ruszył, no to jest, jesteśmy pełni nadziei, że może choć troszkę ten czas nadrobimy. Trudne warunki jazdy. Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, dziękuję wszystkim darczyńcom, tym, którzy wspomagają orkiestrę w 1%, bo te pieniądze, za które kupujemy m.in. dla hospicjum sprzęt, pochodzą z 1%. Z zeszłego roku 1% przeznaczyliśmy na samochody, ale także na bardzo ważny sprzęt. To jest sprzęt dla dwóch ośrodków w Polsce, czyli w Otwocku i w Poznaniu, które przedłużają kończyny u dzieci. Wielokrotnie słyszeliśmy, że się na to zbiera pieniądze, aby dzieci jechały do Stanów Zjednoczonych. Już teraz nie muszą, ponieważ robimy to w Polsce od kilku lat. A nasze zakupy potężne spowodowały, że wszystkie te operacje możemy robić w Polsce. I oprócz tego hospicja, w tym roku zbieramy także 1% na to, aby teraz te same hospicja otrzymały sprzęt, który się zużywa i to jest sprzęt, który jest potrzebny przy pacjencie na co dzień. Także samochody już są, będziecie mogli już teraz to używać zgodnie z przeznaczeniem. A teraz poczekajcie na sprzęt, ale to zależy od darczyńców. W zeszłym roku ponad 4,5 miliona złotych przeznaczyliśmy w całości na hospicja i na sprzęt dla przedłużania kończyń. A teraz ja mam dla was coś. Słuchajcie, 25 lat orkiestry to między innymi nasze piękne medale. Chyba jedyny medal, który można z dumą nosić na piersiach i wręczamy go takim miejscom, takim jak chociażby tutaj, hospicjum, menicy
polskiej wybity ten medal. Ja ci go przypnę tak symbolicznie, bo to jest dla całego hospicjum. Proszę zobaczyć. Piękny medal, bardzo dziękujemy. Dziękuję. To jest także. Obyśmy. Dobrze, idziemy. Obyśmy sobie tak medale wręczali, nie? W Polsce. A to jest cały jeszcze certyfikat medalu. Bardzo się cieszymy. Słuchajcie, wszystkie hospicje otrzymają takie medale od nas. Zaczynamy od was, ponieważ to jest podziękowanie dla was wszystkich, kochani, że macie siłę, że macie energię. To nie jest łatwa praca. My wpadamy, wypadamy i tyle po nas. A wy jesteście na co dzień, za to wam chwała wielka, ogromna, bo to jest po prostu praca niezwykle ciężka. I pamiętajcie o tym, żebyśmy dbali i o tych ludzi, którzy potrzebują hospicja, małych, ale także dorosłych. Bardzo się zdenerwowaliśmy, kiedy pan prezydent podpisał niestety ustawę o tworzeniu sieci szpitali, który pominął geriatrię. Pominąć geriatrię to jest tak, jakby pomijać naszych seniorów, naszych, nas samych kiedyś. Napisałem o tym parę słów, ponieważ pamiętajcie o tym, że geriatria to jesteśmy my wszyscy za parę lat. Może ja bliżej, wy troszkę dalej, ale, my mamy ale dbajcie o to i musimy o tym myśleć. Problem z dziećmi, które przybywają całodobowo w oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, ponieważ nasza fundacja ma te dwa podmioty i niestety to system trzeba zmienić, ponieważ gdyby nie ludzie dobrego serca, to my byśmy już nie egzystowali. Dla miasta, które nam tak bardzo dużo pomaga, wręczam taki piękny medal, który już wręczyłem tutaj pani. To jest medal, wie pan, on jest tak ładny, że trzeba go nosić, bo to nie jest medal ku czci, tylko jest to medal też w pewnym sensie ku czci, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miasto Toruń. Panie prezydencie, no muszę przypiąć, żeby tradycji stało się zadość, do klapy, ale tak jak mówię, to jest dla miasta, niech miasto się cieszy bardzo, że ma, jest odznaczone przez 25-letnią orkiestrę. I to jest drugi medal dla sztabu. Wszystkie nasze kochane sztaby otrzymywały takie medale, ten przywieźliśmy ze sobą. Bardzo wam dziękujemy. To jest także dla was wszystkich, dla ludzi, którzy... Ilu was było wolontariuszy? 300. 300, tak? 400 ogólnie sprzedam. Ogólnie 400. I już jest pretek, żeby zrobić prywatkę, dobrze? Oczywiście bardzo dziękuję za to wyróżnienie dla Torunia, ale przede wszystkim chciałbym raz jeszcze potwierdzić, Toruń jest piękny dzięki mieszkańcom. To tacy wspaniali ludzie jak sztabowcy, a w Toruniu w każdej orkiestrze już od lat działają trzy sztaby. To jest ten główny sztab, który tutaj widziałeś i przed chwilą honorowałeś, ale to jest także sztab w szkole podstawowej numer 1 i liceum ogólnokształcącym numer 3. I uwaga, w tym roku na jubileusz te trzy sztaby zebrały wśród nas, mieszkańców Torunia, 525 tysięcy złotych. To rekordowa kwota. Liczymy bardzo na to, że orkiestra będzie Toruń widziała zarówno w tym zakresie dotyczącym dzieci, co dzisiaj ma miejsce, jak i w tym zakresie dotyczącym osób w wieku starszym, osób, których też to wsparcie orkiestry jest bardzo potrzebne i oczekiwane. A to, co mogę potwierdzić, orkiestra na Toruń zawsze może liczyć, tak jak w 25-leciu, tak i w każdym kolejnym terminie. I jesteśmy już dzisiaj gotowi do finału w styczniu 2018 roku. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest coś, co także niesie ogromną pozytywną energię w nas wszystkich Polakach. Nie miejmy focha. Patrzmy na życie optymistycznie, uczmy się robić i tworzyć społeczeństwo obywatelskie, a to jest dla nas wszystkich. To jest, my stoimy mocno na ziemi i trzymamy się tej ziemi bardzo mocno, to jest księżycowe myślenie. Oczywiście w związku z tym, jeżeli gdzieś w zimie Skandynawii się o nas dowiedzą, czyli o tym, co my robimy, to już będzie bardzo dużo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, że będziecie chcieli wpłacać na nasz 1%. 5-0-30-897. 5-0-30-897 to jest nasz KRS. I uwaga, pieniądze z 1% w tym roku będziemy chcieli przeznaczyć na zakup sprzętu do hospicjów. A więc tego sprzętu, który się zużywa. Już wielokrotnie kupowaliśmy taki sprzęt, ale jeszcze chcemy doposażyć kilkadziesiąt hospicjów, z którymi współpracujemy, które są razem z nami i którym trzeba pomagać, bo to, co widzieliście w Toruniu, napawa niezwykłą otuchą. Ściskam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Jutro uwaga z cyklu naszych koncertów. Co będzie jutro z naszymi koncertami? Ja już to zapowiadałem. Sweet Noise, oczywiście, Sweet Noise. O 18 tradycyjnie, czwartkowo, muzycznie, Sweet Noise. Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi. I wchodźcie na mojego Facebooka, bo tam także dalszy ciąg mojego troszeczkę pisania na berdyczów, czyli do pana prezydenta, aby zastanawiał się nad tym, co podpisuje. Ostatnio, generalnie słabo z tym.
Cześć, siema.